Boże ciało coraz bliżej. W końcu zapadła decyzja dotycząca procesji, która wielu może zaskoczyć. Po ostatnich zmianach wywołanych w życiu Polaków przez koronawirusa nie było pewne, jak dokładnie przebiegać będzie to święto. Najnowsze doniesienia mediów nie pozostawiły żadnych złudzeń. Jak wyglądać będzie tegoroczne Boże Ciało? Wierni od kilku tygodni zadawali sobie to pytanie, na próżno szukając odpowiedzi. Wszystko przez niepewną jeszcze do niedawna sytuację epidemiczną w kraju i panujące obostrzenia. Jak więc po ostatnich wydarzeniach i decyzjach rządu będzie wyglądać tegoroczna procesja? Wszystko stało się jasne. Zapadła decyzja w sprawie procesji na Boże Ciało. Niektórych może ona zaskoczyć, jak wiadomo, w czwartym etapie odmrażania gospodarki znalazł się Inny zapis dotyczący zgromadzeń, teraz mogą liczyć one do 150 osób, co oznacza, że możliwe jest nie tylko zorganizowanie wesela, ale i procesji na Boże Ciało. Czy rzeczywiście tak się stanie? Jak informuje Polsat News, choć procesje się odbędą, zajdzie w nich kolosalna zmiana. Dotychczas wierni przemierzali ulice swojej parafii, przechodząc od jednej stacji do drugiej. Teraz procesje odbyć mają się wokół kościoła. Wiadomo, że taką decyzję podjęły Inna kuria warszawsko-praska, katowicka i sandomierska. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, zalecam, aby księża proboszczowie zorganizowali procesję Bożego Ciała do czterech ołtarzy na terenie przykościelnym. Nie powinny one odbywać się między parafiami, pisał cytowany przez Polsat News BP Romuald Kamiński, podkreślając, że przygotowanie procesji wymaga zachowania wszelkich zaleceń sanitarnych. Usilnie zachęcam, aby w tym dniu umożliwić wiernym adorację Najświętszego Sakramentu w formie prywatnej, dodał. Z doniesień Polsat News wynika, że podobne decyzje podjęła diecezja sandomierska. W tym roku procesje eucharystyczne w uroczystość Bożego Ciała odbędą się na terenie przykościelnym wokół świątyni. Będzie zachowana tradycja modlitwy przy czterech ołtarzach, przekazano. 2. Jak się jednak okazuje, są też diecezje, które nie zamierzają rezygnować z procesji przechodzącej ulicami parafii. Mowa m.in. o kurii w Kielcach, która sama przyznaje, że konieczna do tego będzie zgoda władz. Z kolei ap. Marek Jędraszewski zachęca do wzięcia udziału w krakowskiej procesji z Wawelu do Kościoła Mariackiego na Rynku Głównym. Źródło: Polsat News.